To trzeba iść na tamtą stronę. Na przedmieściu Chmielnickiego zostało poświęcone seminarium duchowne i ośrodek rehabilitacyjny. 26 czerwca w Szaróweczce koło Chmielnickiego odbyło się uroczyste poświęcenie centrum imienia świętego Jana Pawła II. W nowym budynku znajdzie swoje miejsce wyższe seminarium duchowne diecezji kamienicko-podolskiej, które przeniesie się z Gródka, a także Centrum Rehabilitacji Duchowej i Psychologicznej. Na uroczystość przybyli nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wisłaldas Kurbukas, biskupi i księża z różnych diecezji Ukrainy oraz jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski z Watykanu. Na początku nuncjusz apostolski przeczytał list papieża Franciszka skierowany do biskupa Leona Dubrawskiego. Kardynał Konrad Krajewski poświęcił ośrodek rehabilitacyjny, a nuncjusz Wisłaldas Kurbukas konsekrował seminarium duchowne. Potem odbyła się konferencja poświęcona budowie i historii nowo wybudowanego budynku w Szaróweczce oraz słowa podziękowania dobroczyńcom, którzy przyczynili się do powstania nowego dzieła. Mszę świętą dziękczynną celebrował nuncjusz apostolski w Ukrainie arcybiskup Wisłaldas Kurbukas w kaplicy seminaryjnej w intencji wszystkich dobrodziejów i budowniczych, a kazanie wygłosił jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski z Watykanu. Wspominając świętego Jana Pawła II, kardynał Krajewski powiedział: mój przyjaciel był tym, który uczynił mnie lepszym. Niech tak też to miejsce czyni nas lepszymi. Тому можна нас розпізнати по тому, що роблять наші руки.